Rok 2011 to kolejny rok współpracy miejskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Warto zastanowić się, skąd ta współpraca tak naprawdę się wzięła i kiedy się rozpoczęła. W tym celu musieliśmy się cofnąć o jakieś 16 lat, do roku 1995, kiedy po raz pierwszy odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami samorządu, podczas którego dyskutowano tak naprawdę, co jest ważne, co należałoby zmienić, aby organizacje mogły efektywnie działać na rzecz mieszkańców naszego miasta. Wskazano wówczas dwie ważne rzeczy. Jedną z tych rzeczy były elementy finansowe, czyli środki finansowe, które mogłyby być przekazane organizacjom na realizację różnego rodzaju projektów, a drugim problemem był brak przestrzeni, brak miejsca, gdzie organizacje mogłyby się spotykać. W efekcie tych rozmów postanowiono, że uruchomione będą dwa rodzaje konkursów, znaczy dwa razy w roku konkursy właśnie związane z dotacjami, a drugie postanowienie to powołanie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które w strukturze Biura Prezydenta Miasta działa i funkcjonuje i wspiera gdyńskie organizacje pozarządowe właśnie w działalności na rzecz mieszkańców. GCO powstał w 1996 roku, spotyka się w nim co roku około 22 tysięcy osób i tak naprawdę teoretycznie co dziesiąty mieszkaniec naszego, niemalże co dziesiąty mieszkaniec naszego miasta odwiedza GCO, oczywiście to tylko statystyka. Wiemy, że są bardzo aktywni przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy bywają w GCO nawet kilka razy w tygodniu, ale GCO ten funkcjonował od 1996 roku do dziś funkcjonuje, pełni bardzo ważne zadania właśnie w aspekcie wspierania organizacji pozarządowych i między innymi właśnie koordynowane były działania realizowane w roku 2010, które warto w kilku zdaniach podsumować. Przede wszystkim 2010 rok to kolejny wzrost środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację różnorodnych działań i projektów. Było to ponad 31,5 miliona złotych. To ponad 3,5% budżetu miasta. Gdynia jest od wielu, wielu lat w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o ilość środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym. Ale wsparcie organizacji pozarządowych to nie tylko przekazywanie środków finansowych, to także szerokiego rodzaju wsparcie pozafinansowe, czyli udostępnianie właśnie przestrzeni na spotkania, różnego rodzaju kampanie, kampania 1%, podczas której 54% Gdynia zdecydowało się przekazać 1% swojego podatku dochodowego właśnie na rzecz organizacji pozarządowych. Rok 2010 to jednak nie tylko i wyłącznie środki finansowe przekazane organizacjom pozarządowym, ale to także różnego rodzaju wspieranie pozafinansowe, czyli właśnie udzielanie przestrzeni na spotkanie dla organizacji pozarządowych, to także różne kampanie. Kampania 1%, podczas której aż 54% mieszkańców naszego miasta zdecydowało się przekazać 1% właśnie na rzecz organizacji posiadającej status pożytku publicznego. To także Gdyńska Strefa Pozarządowa, czyli udzielenie przestrzeni organizacjom pozarządowym podczas różnego rodzaju imprez miejskich właśnie na promowanie swojej działalności, jak i uroczyste obchody wprowadzenia pierwszego w Polsce programu współpracy, który został uchwalony właśnie 6 września 1995 roku w Gdyni przez Gdyńską Radę Miasta. Programu, który na tamte czasy był bardzo innowacyjny, był pierwszym tego typu rozwiązaniem w skali całego kraju, stąd też w zeszłym roku stwierdziliśmy, że to doskonała okazja, aby takie święto właśnie przeżyć wspólnie w samorząd właśnie z organizacjami i pokazać mieszkańcom Gdyni, jak silne są organizacje. Te obchody odbyły się w dniach 5-6 września, wzięło w nich udział bardzo wiele organizacji pozarządowych, które nie tylko prezentowały swoją działalność, ale również uczestniczyły w szkoleniach i warsztatach. Obchody uświętnił koncert Reniusis i w obchodach tych wzięli udział nie tylko przedstawiciele Gdyni, ale także samorządowcy z całego kraju. Udało nam się ściągnąć wybitnych specjalistów, którzy szkolili gdyńskie organizacje pozarządowe, starali się przekazać im swoją wiedzę właśnie z obszaru, w którym działają. 5-6 września odbyły się uroczyste obchody 15. rocznicy przyjęcia pierwszego w Polsce programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
I mówiąc o obchodach, warto powiedzieć przede wszystkim o formule tych obchodów, bowiem spotkaliśmy się z organizacjami już wcześniej. Spotkaliśmy się jakieś 2 miesiące wcześniej przed obchodami, czyli mniej więcej w czerwcu, w lipcu i wspólnie dyskutowaliśmy o tym, jak chcielibyśmy, aby te obchody wyglądały. Organizacje wnosiły swoje pomysły, dyskutowaliśmy, jak widzimy tą strefę pozarządową, jak chcielibyśmy, aby organizacje mogły się zaprezentować. Przez 2 miesiące organizacje przygotowywały się do strefy pozarządowej, przygotowywały się do możliwości prezentowania swojej działalności, a my logistycznie jako miasto, jako samorząd staraliśmy się zapewnić dobrą scenę, dobre warunki właśnie do zaprezentowania swojej działalności przez organizację. W efekcie tego na Placu Grunwaldzkim w Gdyni pojawiło się ponad 30 stoisk, na których można było zarówno czegoś fajnego spróbować, można było zapoznać się z działalnością organizacji z obszaru osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z obszaru kultury, sztuki. Można było zobaczyć, jak działają pewnego rodzaju urządzenia, którymi posługują się specjalistyczne organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje tak naprawdę o tym, ile było organizacji i co było prezentowane, są m.in. na stronie gdyńskiej, na gdynia.pl oraz w sprawozdaniu właśnie za rok 2010. Było to na tyle udane, że wspólnie z organizacjami postanowiliśmy, że tego rodzaju formułę będziemy starali się kontynuować w kolejnych latach, tak aby mieszkańcy mogli co roku zobaczyć, że gdyński sektor pozarządowy jest bardzo silny, a oferta organizacji pozarządowych jest niewiarygodnie szeroka i każdy mieszkaniec Gdyni może coś w tej ofercie dla siebie znaleźć. Rozmawiając o współpracy samorządu z organizacjami, warto powiedzieć o bardzo ważnym elemencie. Z jednej strony, jeżeli samorząd zaczyna przekazywać do realizacji organizacjom różnego rodzaju projekty, to nie tylko są one wykonywane przez specjalistów, przez osoby, dla których jest to bardzo ważne zagadnienie, ale także organizacje pozarządowe wnoszą bardzo wiele od siebie. Może być to zarówno wkład osobowy, czyli praca osób, wolontariuszy, osób, które chcą, specjalizują się w określonym obszarze i chcą czynnie działać na rzecz mieszkańców, ale to także wkład finansowy. I tu warto, myślę, że wziąć pod uwagę fakt, że na 31,5 miliona złotych przekazanych przez samorząd w roku 2010 ponad 14 milionów złotych to kwota, jaką organizacje pozarządowe wniosły od siebie. Czyli można założyć, że na każde 2 miliony, które przekazywał samorząd, organizacje wnosiły około miliona swoich środków finansowych. Ma to zatem swój realny wpływ na poziom życia w naszym mieście i w sposób, no myślę, że doskonały prezentuje, jak ważna jest współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami. Te 14 milionów złotych to nie tylko praca przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale to także środki własne finansowe, środki własne, które organizacje przekazują na realizację projektu właśnie w naszym mieście. Środki te pozyskują albo ze źródeł zewnętrznych, albo z własnych składek, albo od sponsorów. I niestety jeszcze nie we wszystkich samorządach, nie wszystkie samorządy, nie wszystkie miasta zdają sobie sprawę właśnie z tych wielu korzyści, które są dla mieszkańców z uwagi na dobrą współpracę pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Analizując te 15 lat współpracy, które było pomiędzy samorządem i 16 rok, który właśnie się rozpoczął, warto wrócić pamięcią do roku 2009, kiedy to Gdynia i właśnie ten gdyński model współpracy otrzymał wyróżnienie w prestiżowej Nagrodzie Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej. Miałem tą przyjemność osobiście odbierać wyróżnienie w Maastricht, kiedy to okazało się, że model współpracy, który został wypracowany w Gdyni wspólnie przez samorząd i organizację, jest w skali Europy niezwykle innowacyjny, zasłużył na to wyróżnienie. Było to nie tylko miłe, że byliśmy jedynym miastem w Polsce, które właśnie tego rodzaju wyróżnienie otrzymało, ale okazało się, że w wielu samorządach w Europie Zachodniej jeszcze tak współpraca się nie rozwija, jak rozwija się w Gdyni. Oczywiście zawsze jest wiele rzeczy, które można poprawić, zatem przed nami druga połowa roku 2011, rok 2012 i wiele, wiele kolejnych lat. Mam nadzieję, że kolejnych 16 lat będzie co najmniej tak samo bogatych w sukcesy i wiele fajnych zrealizowanych przedsięwzięć, wspólnych przedsięwzięć jak dotychczas. Myślę, że duże zadanie będzie spoczywać teraz na nowych przedstawicielach Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego, którzy dopiero co zostali wybrani. Zakończyło się Gdyńskie Forum Pozarządowe, na ostatniej sesji Rady Miasta radni wskazali swoich przedstawicieli.
Przedstawicieli wskaże również prezydent i ta właśnie Miejska Rada Pożytku Publicznego wspólnie z pełnomocnikiem i z prezydentem będzie się zastanawiać, co można jeszcze zrobić, aby organizacjom pozarządowym Gdyni udało się realizować kolejne fajne projekty, funkcjonowało równie sprawnie jak dotychczas i oczywiście, co jest najważniejsze, aby poziom życia w naszym mieście możliwie jak najbardziej rósł. Ta zwiększająca się z roku na rok pula środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym potwierdza, że organizacje są bardzo profesjonalne i z roku na rok realizują coraz poważniejsze zadania. Myślę, że w tym miejscu można jedynie zaprosić organizacje do dalszego wymyślania nowych, fajnych projektów na rzecz mieszkańców miasta. Ja mogę jedynie jako pełnomocnik zagwarantować, że miasto będzie otwarte na fajne inicjatywy, jest otwarte i chętnie będzie współpracować czy finansowo, czy pozafinansowo właśnie przy wymyślaniu, opracowywaniu nowych, fajnych zadań dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.